to ten słynny sędzia, co kiedyś policja go zatrzymała przypadkiem, tak? Też W nie Bośni i wiedziałeś? Hercegowinie. Nie wiem, czy wszyscy wiecie, rozmawialiśmy o tym w programie, że Piotrek, nie wiem, możesz mu przypadkowo. przypomnieć, bo to taka historia, że zdarza się. No naprawdę mu się spodoba, bo on. Było to w zeszłym roku, w maju, z tego co Słuchaj. pamiętam. Miał jakieś spotkanie biznesowe tutaj z serbskimi kolegami, partnerami Chyba powiedział, biznesowymi. że No grubo. i znalazł się przypadkowo, podobno przypadkowo, w jakimś domu w Bośni i Hercegowinie, gdzie no, miała miejsce impreza. No i na tą imprezę wpadła policja, wszystkich zatrzymała się. Okazało, że no, po prostu gang tam sobie urządził siedzibę, prostytucja, narkotyki i takie inne klimaty. No i sędziego Okropne. wypuszczono, bo ponoć przypadkowo tam się znalazł i był niewinny w tej sprawie, ale 38 osób zostało zatrzymanych. Niecodzienna sytuacja na Bałkanach, chciałbym To mi przypomina tę historię tego węgierskiego parlamentarzysty, który głosował przeciwko wprowadzeniu ustawy, znaczy za wprowadzeniem Na ustawy szczęście. LGBT, a się okazało, że no wiadomo. Aż tak daleko Ucieczka Slawko po Vincic rynnie. nie poszedł, został uniewinniony i sędziował, i chyba nie wiem, jak oceniłem jego sędziowanie. Ile on tam spotkań sędziował? Jedno, dwa? Trzy miał Trzy spotkania, nawet. miał na pewno ten Belgia-Włochy, ten A, no w właśnie. ćwierćfinale. Nie no, ja uważam, że bardzo dobrze sędzia Czyli ten tradycja turniej. Damira z Kominy, w ogóle Słowenia dosyć jest Mała. nie mała, ale bogata w piłkarsko, bo chyba szef jest, tak? Jest. Tak? Czeferin, Słoweniec, dobrze, tak mnie widzisz. Ale myślę, że jakby był z Komina, to by tylko jeden pojechał, Słoweniec jednak, więc tutaj troszeczkę miał szczęście na tej kontuzji i z Kominy pojechał na turniej, ale bardzo dobrze mu poszło. Trzy mecze, pozytywne występy, w moim odczuciu nie było żadnych skandali z nim, ani nawet kontrowersji, także brawa dla niego.